Kto by był wkurzony, gdybym wygrał na przykład ja, ty czy Karol? Kto by tu był wkurzony? Sandra. 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 Tylko. Sandra by na wszystkiego chyba tylko tak wykonali. No. Ale moim zdaniem to jest, powinna być nauczka dla niej i w najlepszy sposób na to. No. Ja powiedziałem, że Piotrek tego programu nie wygra tylko przez Sandrę. Tak, no. A tak by wygrał. Tak, no, by wygrali, oni wygrał. By to wygrali. Bo jest mega mądry gościu, tak. Nie możemy tego odmówić, jest mega inteligentny. A co ze mną? Jo. A ty jesteś pan Serce. Junior. Pan Serce junior. Nie moglibyśmy dopuścić do tego, że oni wygrają ten program, że oni będą tak naprawdę w finale. Ja ino chcę, żeby wygrał to ktoś ze Świętej Trójcy. No ja też, ja też. A reszta mnie nie. Kubuś co? Wygra. Jakbyśmy to też wygrali, to Rafał by też nie miał pretensji o to, bo Święta Trójca wygrała. I sorry, Kuba, że tak powiem, nie? Ale pod względem, jeżeli chodzi o pary, najlepszy finał byłby ja i Wiktoria. Wiesz, co chodzi? Ja się poczułem, jakbym był zdradzony dzisiaj. A tego się nie da tak łatwo wybaczyć. Wy macie walkę między sobą wewnętrzną, tak, inną teraz, tak, tak. O to wiesz, znaczy, wiesz, o wybór wśród mentorów. Tak, tak. Moim zdaniem tak, wiesz, Wesley i ta nie wygrają za to, co oni wczoraj. Tak, tak, i też za krótko byli, żeby teraz zostać faworytami. Tak, tak, mi się też tak wydaje, że to by było niefajne w stosunku do tutaj ludzi, którzy siedzą przez 30 dni, nie? Widzę, że mnie już wyrzucacie ogólnie. Nie, nie, nie. Chodzi tutaj, to nie jest tak, Natalia, po prostu wiesz, trochę tak jak na przykład, wiesz, z wami jest inna sytuacja, bo jeżeli spojrzysz na parę, wiesz, Basia Karol i Rafał Wiktoria, to oni są tak jakby od jest początku, to podobne wiesz, na pewnych falach, tak, rozumiesz, a wy na przykład jesteście inni. My byśmy bardzo chcieli, żeby któryś z naszej trójcy był w tym finale, ale czy któryś z naszej trójcy zasługuje na to bardziej niż te dwie inne pary, no to ciężko mi to, wiesz, stwierdzić jest. Ja uważam, że nasza para o tyle jest ten, że mogłaby inspirować młode osoby. Tak. A co sądzisz o mnie i u was jeszcze jest wiele pracy i wy tutaj na pewno nie zainspirujecie nikogo swoimi osobami. I taka jest prawda. Gdyby to Rafał niemiło powiedział, to też mi się tak wydaje. Ale taka jest prawda, że wy tu jesteście po to, żeby był materiał na dymy, a my jesteśmy z Wiktorią tutaj po to, żeby pokazać, że ta prawdziwa miłość jest istnieje. My jesteśmy takim związkiem, że wypracowaliśmy sami i dajemy ludziom teraz takie coś, że w młodym wieku można zrobić wiele i być na tak wysokim poziomie, że ja uważam, że nawet rodzice nasi nie są na tym poziomie, co ja z Wiktorią jestem teraz. Tak jak wydaje mi się, że Kuba z naszej trójcy chciał najbardziej to wygrać i to nie dało się tego ukryć. No i tutaj tak właśnie mówię, że to nie jest fajne, że tak wszyscy chcą z tą wygraną, wychodzi to po prostu jak... Dlatego cieszę się, że z Wiktorią jestem gdzieś poza tym, bo teraz nam nie zostało nic innego już po prostu, jak czekać i może będziemy tą parą, nie? I tylko tyle. Wy albo wy, nie? Żebyś wiesz. Tak, tak. Ja już powiedziałam, my jesteśmy wygrani. Wszyscy. Wszyscy, no, wszyscy z programu jesteśmy wygrani. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy w etra do nowego AMG. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów trzymaj jeszcze bliżej. Pytanie, czy tak łatwo rozróżnić, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem? Im bliżej finału, wydaje się to być coraz cięższe.